No i po co miałem tutaj przyjść? Robimy film. Dorzucasz się 5 tysięcy, czy wymiękasz? Ale... 10 tysięcy będzie do wygrania. Ale o co chodzi? No zawody robimy. Jakie zawody? No kto pierwszy zaliczy Karolinkę. Co? Czy wymiękasz? Boisz się? Boisz się? Weź, co to za chory film? To jest nienormalne, nie będę się w tego nagrywał. No ale boisz się? Po to specjalnie mi brałeś? Dobra, to sam sobie to nagrywam. Sam dołożę te pieniądze. Ty się nie nadajesz, tobie i tak by nie dała. Tobie nawet by nie stało. Minka fajna. Tak? No tak. No, jak jesteś taki pewny, że wygrasz takie dobrze, coś, to dorzuć się. Uważam, możemy film... nawet iść nie. dalej. Uważam, że ten film jest chory, ale jak tak mówisz, to mogę wejść, żeby cię upokorzyć. Nie, to film jest ale mogę wejść w ten zakład, żeby cię upokorzyć. No, ale ja to wygram. No, także jeszcze masz opcję, no, żeby się wygrasz. Wycofać, nie dobrze, zdać pieniędzy. Dobrze, no to wkładam 5 koła do puli. Może więcej. A jak chcesz, to możemy więcej polecieć. 7,5. To 15 tysięcy do wygrania. 15 tysięcy. Tak, idziesz? Robimy. Przetnij. No dawaj, przecinaj. Ale wiesz, że przegrasz te pieniądze. Karolina była ze mną 3 lata, do mnie pierwszego wróci. Dobra. Subskrybujcie kanał. Mamy już ponad 70 tysięcy subskrypcji. Tutaj macie czerwony przycisk, kliknijcie ten przycisk tam na dole. Najszybciej rozwijający się kanał. Bardzo dużo subskrypcji mamy. Idziemy po Karolinkę w takim razie. Jestem pewny tego, że wygram, dlatego że później nikt mi nie zarzucił, że ja coś oszukałem. Karolina sama to przyjedzie. Halo, wszystko nie słyszałem. Ja też chcę wziąć udział w tej zabawie. Fajna zabawa, atrakcyjna dla mnie bardzo. No to się dorzuć 7,5 tysiąca i wiesz. Nie, nie będę się dorzucał 7,5 koła. No nie wiem, czy to jest warte nawet tego. No to albo się dorzucę, albo ale nie. Ale co, boisz się? Boisz no się nie, przegranej? Boisz się nie przegranej? Boję się. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jesteś taki pewny siebie, jesteś pewny tego, że wygrasz. A dobrze wiemy o tym, że wcale tak nie musi nie, no być. Ja to wygram, tylko jak miałem korzyść z tego, że wezmę ciebie, jak ty nic się nie dokładasz? No ja się nie dokładam, ale wygrywam, tak? Mogę się wtrącić? Ja nie, nic się nie co? Dokładam, ale wygrywam. Mogę się wtrącić? No bo on chce nie możesz. No, ale ja nie słyszałem właśnie. Ja słyszałem właśnie, a taki manecie kurwa pewny siebie przed chwilą, że wygrasz to na 100%. No bo tak? Wygram, dlatego no, nawet po nim nie jadę, żeby nie było, że oszukuję. No to skoro nie ma żadnego ryzyka dla ciebie, to dlaczego nie może wziąć udziału? Ja biorę w tym udział, a tak o, ja biorę z czystej atrakcji. Tak? No niech bierze udział. Chcesz wziąć udział? A muszę? Nie musisz, ale jeżeli chcesz zarobić pieniądze, to możesz. Mi to jest bez różnicy, stawiam 7,5 koła. Mi też. W sumie przyda mi się. Może wygram, nic nie wrzucę, zawsze to jakieś urozmaicenie w życiu, więc... Ja mam 5 tych, mogę do puli wrzucić. 50 zł. Tana? 50 zł, nie potrzebujemy twoich brudnych 50 zł. Dobra, nieważne, to jak chcesz, to weź udział, ty też możesz, ja no, nie boję się niczego. Byłem z Karoliną 3 lata, także sorry. Załatw, żeby tu przyjechała sama. W końcu przyjechała no księżniczka. Jestem, ale jak nie mówicie wcześniej, no to się nie dziwcie, że później musisz się przygotować jakkolwiek. Pięknie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję się. Jak dzisiaj odcinek kręcimy? A, nic specjalnego. Karolina już przyszła? Tak. Jestem. Pięknie wygląda. Karolina, chodź. No, oj, kurde, ale nie szal. No, a dawaj. No weź. No, musimy coś zrobić. No chodź, szybko, 5 minut. Ale, szybko. Marek, kurczę, jakby, okej, dobra, krótko rozumiem, ale no, co zawalasz? Musimy to zrobić, szybko. Co? No wiesz co, chodź. Nie. Zajmij się ręki. Marek, przestań. No, zajmij się tak. Leśniczny, ale przestań. Co jest? Nic, próbowałeś. Dobra, to zajmij sobie buty i przyjdź do mnie, tak? A powiesz mi o co w końcu chodzi, bo ja nie rozumiem już. Musimy iść na nie, osobności. Nie, musimy akurat, ale wytłumaczysz mi o co ci chodzi teraz? Nie wytłumaczę ci. A, nie wytłumaczysz. Spodenki. Okej, super. Koszulkę. Pewnie. Nawet nie mam koszulki, mam wody, także jestem zabezpieczona. Co się powiedziałeś? Nic, tylko się przywitałam, to wszystko. To czemu? Nie wiem, może na mnie ma. Karolinko, kochanie, patrz co ci przyniosłem. A czemu nie? Patrz co ci przyniosłem. Banana. Ja nie lubię bananu. No weź do buźki bananka. Co to jest za jakiś dziwny żart? No nie, deser. Weźmiesz czy nie? Nie jestem głodna. No ja sobie wezmę. Czemu tak dziwnie jest tego bananu? Zawsze takim jak patrzę na piękne kobiety. Od kiedy ty patrzysz na piękne kobiety? Jak chcesz, to możemy kogoś dla ciebie poszukać, ale... A po co szukać? Ja już znalazłem swoją miłość swojego życia. Ciebie, kochanie. Rafał, no co? Przestać się zgrywać? Dlaczego? Ja kocham eksperymentować. A ty będziesz moim najnowszym eksperymentem. Powiesz mi, kto cię do tego nakłonił? Nikt. Rozumiałem, jaki skarb mam pod dachem. O, rzeczywiście. To, że inni nie potrafią na ciebie patrzeć i o ciebie dbać, to nie oznacza, że jestem taki sam, tak? No, ale przecież ty raczej nie interesujesz się kobietami. No to czas najwyższy coś zmienić.
Proszę, nie rozśmieszaj mnie. No popatrz na mnie. Przecież masz przed sobą prawdziwego faceta. No wybacz, ale po takim czasie to już chyba raczej friendzone. Jak tam, miałeś już jakąś swoją próbę? No miałem, ale tak słabo mi wychodziło. Bo jesteś miękki. Jeszcze Martak też miał, ale odmówiłam. Ale słuchaj, teraz ty będziesz mnie nagrywał, ja podejdę, będę miał swoją próbę, ale nie przeszkadzaj mi. I masz mi nie przerywać, bo wiem, że też chcesz zgarnąć hajs, więc mi nie przerywaj. Siedź cicho i nagrywaj, okej? Ale odpalisz mi stówkę chociaż za to, że nagrałem. Tak, odpalę ci stówkę, tam przy tych pieniądzach, widziałeś ile pieniędzy jest do wygrania? No człowiek, widziałem, przy tych pieniądzach te 100 zł to jest nic, nawet dam ci 200, tylko siedź cicho i nagrywaj. Dobrze. Karolina, możesz na chwilę? Otwórz. Chciałem ci coś pokazać na górze. Ale co? No chodź, zabiorę cię na chwilę na górę. Chodź, no, muszę ci coś pokazać. Pójdziesz ze mną na chwilę? No, no idę. A kiedy w końcu nagrywamy? No poczekaj chwilę, muszę ci coś pokazać po prostu, Karolina. Musimy porozmawiać. No i powiesz mi w końcu, o co chodzi? Na co mam tak czekać? O, ja sam czekam. A, ty sam czekasz? Tak, ja nie wiem, co się czyli wydarzy. Czyli trzymasz kamerę i totalnie nic nie wiesz, tak? Tak, no i pokazuję ciebie, piękną kobietę. Powiedzmy, że uwierzyłam, no. Podoba ci się, gdy do ciebie mówię słońce? Pierdzie. Ten dzień to jakaś komedia. Dlaczego tak uważasz? Weź to zostaw! Weź to zostaw! Ale wyrywaj się! Co? Nie śmiej się, ale wiem, że tego chcesz. Możemy to zrobić. Co to za pranki są na mnie dzisiaj? Dobra, ale nie, dobra, Hubert, zostaw. Dobra, rozbawiłeś mnie dzisiaj do łez, ale to mi dzisiaj podziękujemy, tak? Ale nie, to jeszcze nie jest koniec. Dobrej zabawy, chłopaki. Nie. Ja chyba będę uciekać. Ale wiesz o tym, że możemy to zrobić w każdej chwili. Możesz zrobić z Rafałem. Jestem gotowy. Jestem gotowy na to. Jesteś gotowy na to ze mną? Nie, ale ona chyba nie była. Nie była wystarczająco gotowa na takiego harcerza jak ja, stary. Czemu? Czemu ona uciekła? Ona nie wie co straciła, stary. Może myślała, że to jakiś prank, a to poważna propozycja. No właśnie, a ona chyba potraktowała to jako żart, ale to wcale nie były żarty. Ale co jej zależy, taki malutki skok w bok? No właśnie, ze mną? Była. Stary, no co ty? Ale dobrze wiemy, że chodzi o hajs. Tak jest. O wygranie pieniędzy. Ale będzie żałowała. Będzie żałowała do końca życia, że ale chyba nie skorzystała. Jeszcze, chyba jeszcze będziesz próbował, oferty. Tak? Słucham? Będziesz jeszcze próbował? Nie wiem, zobaczymy. Karolinka, na górze jesteś? Co jest? Co ty tu robisz? A co ty robisz? Czemu jesteś w ręczniku? No bo ja chcę to wygrać. A co chcesz wygrać? No a czemu ty tak jesteś? No, byłem przed chwilą, nie powinno cię ale co ty w ogóle próbujesz? Nie próbuję nic. Gdzie jest Karolina? Ja po prostu byłem... Jest Karolina umyć, górze, tak? Czy co? A ja nie widziałem jej. Ja byłem się umyć i ręcznik. Widziałeś gdzieś ręcznik jakiś? Gdzie są ręczniki? Gdzie jest Karolina? To za komedia jest. Gdzie są ręczniki? Wiesz, gdzie masz ręcznik? A czemu jesteście rozebrani? Gdzie jest Karolina? Powiedz. A co? No ja to wygrywam, tylko nie mogę jej znaleźć. Ty, powiem ci, że takie challenge to ja mogę częściej robić, nie? W sensie... Bo co, bo chciałbym. Ale jak chcesz zrobić więcej pieniążków, to nie masz żadnego problemu. Ja mogę posadać pieniążki do puli, jak wy tak pajacujecie. Ale chcesz popatrzeć, tak? Na mnie. Ale na co chcesz? No to daj ci więcej. Powinieneś płacić. Ile dajesz na puli, że na mnie patrzysz? Nie no, robisz to za 7 pół koła, więc... No to ile chcesz dać? Na razie nic. Ale on ma się płacić. Chcesz nam płacić za takie pajacerki? Tak. Czy ja chcę płacić za takie pajacerki? Nie, za pajacerkę. No jest pajacerkę. Ty jesteś największym pajacem, w internecie. Karolina, wszyscy cię szukają. Co ty tutaj robisz? Ale chyba muszę dzisiaj czegoś napić, bo na trzeźwo nie dam rady po prostu tego. Specjalnie mnie tu zwabiłaś, bo tu nikt nas nie znajdzie. O czym ty mówisz? Chciałam to, że to możemy zrobić tu na blacie to. Co ty teraz? Rafał, zamknij się, odejdź stąd w ogóle. Co ty tutaj w ogóle się panasz? Dobra. Mówiłem ci, że masz chodzić z kamerą wtedy tam, o, kiedy Karolina, ja... O, Karolina, czekaj na Jezu! Ciebie. Idziemy? No chodź! Nie mogę po prostu. No jestem przygotowany, chodź! Chodź dla nas. Chodź dla nas. Prawda, ale sami, tak? Chłopaki, wystarczy już. Tylko naprawdę, ja bo to już kamera. Jest zasada, tak? Ej, dlaczego są wszyscy w garażu? Wybiera dla mnie alkohol. Nie, Rafał, dla siebie wybieram alkohol. A co, nie mogę być? Coś cieszyć, co wy wyprawiacie. No i po co? Karolina! Przyszedłeś, wyszyłeś! Widziałeś, że ja się ale ja też w tym biorę udział. No nie, poszła. A wy się w gaciach stoicie, Rafał, weź się ubierz. No ale to... A dlaczego? A słuchaj! A poszła przez ciebie, pławiłeś ją. Wybierała właśnie dla mnie alkohol. A to nie uważasz? To dla mnie było. A dla niej, bo nie mogę patrzeć na to. Co wy robicie? Nie, bo ty przyszedłeś i poszło. Może, weź to, bo ci to odstaje. No to możesz się przyjrzeć. Wiesz co, jak my jeszcze chodzimy w majtkach, to jest okej, okay, ale że ty jeszcze musiałeś... Geje zawsze mają największego. Obrzygam się zaraz. Bata. Ty, gdzie jest Karolina? W kuchni. W kuchni? Tak. Jeszcze nikt nie wygrał, nie? Jeszcze nikt. Co na Karolinkę? Jak się czujesz?
Chciałam otworzyć wino, ale coś mi nie wychodzi. Daj, ja otworzę, wiesz? Nigdy tego nie miałeś jeszcze, no nigdy nie umiesz otwierać winka, co? Taka kobieta... Zobacz, patrz, wbijamy tutaj i wkręcamy. Taka kobieta powinna leżeć i pachnieć. Tak. To dzięki. Ale co, nie chcesz szkła? A, no przydało. Chcesz mam kieliszki. Wprawdzie do czerwonego wina. Ach, może ma różnicę. Nie powinno być żadnej różnicy. Chcesz też? Nie, wiesz co, ja dzisiaj się na spokojnie. Karolinka, w sumie długo już nie jesteśmy razem, nie? W sensie parę dni będzie. No, w sumie kilka dni. No kilka dni. Nic z nikim nie robiłaś, nie? Przez ten czas. No, nie. Raczej nie. Raczej? No na pewno nie. A nie stęskniłaś się troszeczkę? No, nie wiem, samo. Może. Może troszeczkę się stęskniłaś. A co powiesz na szybkim numerze? W sensie peckano, nie? Nie nagrywaj tego. Serio, Rafał, nie nagrywaj tego. Czemu? No bo zadaj pytanie, nie na odłóż kamerę, stary. To jak? Sama nie wiem. No wiesz, może... jest coś takiego jak Friends with Benefits. No to jest teraz popularne, wiesz? Nigdy tego czegoś nie robiłam. Jakby bardziej, jakby... No ale no wiesz, no nie jesteśmy ze sobą, no nie wiem, może to jakąś nową drogę otworzy, może do siebie wrócimy, czy coś. Można spróbować, co szkodzi. No, w sumie możemy. Tak, a może zrobimy to w innym miejscu niż zwykle. A co masz na myśli? Tak bardziej drapieżnie. Co znasz? No zobaczysz. No dobra. Słuchaj, wiesz, czy nie masz szans już, nie? Wiem, ale to nie oznacza, że muszę się poddać, tak? No, nie czy wiem. Czy powinienem? Nie wiem, w sensie, no nie musisz, ale no widziałeś samą sytuację, tak? No widzę, że patrzy na ciebie już inaczej niż na mnie. Słuchaj, jest jedna kwestia. Ja to zrobię po prostu z nią. Zarobię pieniądze. Ale jak zrobisz? A ja mam to przyjąć podkaszkę? Dobrze, odpalę ci coś. Ile? 1000 zł. Może być? Może być. Tak? Tak. Słuchaj. Co? Ja chowam kamerę. Ja chowam kamerę. W zasadzie to po prostu trzymacie język za zębami. Nic więcej. To mi się wydaje. No to po prostu zamykasz ryja i nic nie mówisz. Ja zajmę się całą sprawą. I kasuję 1000. Która jest godzina w ogóle? 18:20. Która? 18:20. O kur... Sary, ja muszę jechać. Gdzie? Słuchaj, dosłownie 40 minut. Za 40 minut wracam. Przypilnuj tylko, żeby nic się nie wydarzyło, tak? W tym czasie. Przez te 40 minut. Wracam tu za 40 minut. Kamera ma być schowana tak, jak jest schowana. Tyle, tak? Wracam tutaj za 40 minut w to miejsce. No niczego ma nie dość między nimi. Mam zgarnąć te pieniądze. Ja muszę jechać, muszę. To jest bardzo ważne. Może po prostu ją gdzieś wezmę na spacer. Nie wiem, cokolwiek zrób, żeby nie doszło do z nikim innym, rozumiesz? Jasne. Pilnuj Marka i Huberta. I swojego biznesu. No tak, i swojego biznesu, bo od nikogo ciacha nie dostaniesz. No, wiesz co by mi Max proponowali. No to właśnie. Idź ich pilnować, tak? Tak. Wiesz co, no musimy porozmawiać. Jakby chciałam ci powiedzieć, że no, rozmawiałam z kamerzystą i chciałabym do niego wrócić. Boję się, co powiesz. No chciałabym do niego wrócić. Przed chwilą rozmawialiśmy, on powiedział, że chciałby... Ale to jest chcesz to między nami zakończyć? No, chyba tak, no. Wiesz, ale skoro będę ci było, to... Co? Wiesz, ale wiesz, jaki on jest? On na lewo, prawo, więc wiesz, że będziesz kolejną i nie ostatnią. No ja wiem, ci to ale... mówiłam, dlatego wspierałam cię, dlatego jesteś ze mną. Ja wiem, że on taki jest, ale... No to chcesz się zakochać. Ja go kocham po prostu. Ale naprawdę chcesz mu dać szansę? Nie wiem. Ja ci też mówiłam, że źle na tym po prostu wyjdziesz. Ale może się zmieni, a co jeżeli rzeczywiście się zmieni? Co jeżeli popełniłam błąd, zrywając z nim? Słuchaj. Ja cały czas o nim myślałam i dobrze o tym wiesz, tyle razy rozmawiałyśmy. Tęskniłam za nim strasznie. Wiem, ja nie chcę się stopować. Wiesz, jak kogoś kochasz, to daj mu wolność, tak mówią. Więc jeżeli chcesz, no to po prostu idź do niego, przejedź się na nim, bo tak będzie, tak? Jeżeli może wam się uda, to fajnie. Ale wiesz, mogłybyśmy ostatni raz dzisiaj poświęcić do ciebie czas. To ty na to? No, źle nie było chyba razem, co? To co? Tak? Chodź Karolinka, przepraszam, że tak długo mi to zajęło. Pewnie, ja rozumiem. Ale musiałem załatwić pewne rzeczy. Ja chciałabym ci coś powiedzieć. Co takiego? Albo w sumie nic, jakby. Wszystko... Nie no, coś chciałaś powiedzieć, to powiedz. Nie no, po prostu zależy mi na tobie i chciałabym do ciebie wrócić. Wrócić? No tak. Aha.
Ale mówiliśmy tylko o tym, że wiesz, że to zrobimy i... No tak, ale przemyślałam sobie to wszystko i po prostu żałuję, że w tym z tobą zerwałam. I co teraz? W sensie, ja nie wiem, co mam powiedzieć, Karolina. Wiesz, no, rozmawialiśmy o tym, że jednak friends with benefits, a nie bycie ze sobą z powrotem. Mogę się nad tym zastanowić, ale na razie chciałem tylko sobie przypomnieć, jak było, wiesz? To w takim razie przypomnij sobie, jak bardzo, jak dobrze ci było ze mną. No i co myślisz? No co myślisz? No fajnie było, nie? Nawet bardzo, bym powiedziała. No, zaraz przyjdę do ciebie do góry, okej? Okej, będę czekać. Dobra, także... No cóż, chyba wygrałem. Trochę mi szkoda, ale coś mogę poradzić. No osiągnąłem to, co miałem osiągnąć. Nie powiem im o tym, niech dalej próbują. Niech dalej zagrają w grę. No i co? Mamy win. Łatwe zwycięstwo. No w sensie, no szkoda mi jej. Wiesz, bo ona chyba myśli, że nie wiem, że ja dalej z nią będę. Nie, czyli kasa jest ważniejsza od dziewczyny, tak? No nie uważam, no i tak wygrałem zakład, więc teoretycznie mogę się nad tym zastanowić, czy do niej nie wrócić, ale mówię, że szkoda mi po prostu, że zrobiłem to tylko dla zakładu. O to mi bardziej chodziło. I ona o tym zakładzie nigdy się nie dowie. No dowie się z filmu, nie? No to ty się jak poproszę. Zaraz ci dam, jak będziemy wypłacać się nagrody, spokojnie. Ale nic im nie mów, nie dalej się starają, wiesz? W sumie mógłbym wyciągnąć więcej. Za co więcej? No przecież mogę im powiedzieć. No to 2000. No to powiesz, bo to skończymy. Nie, skończymy film po prostu, jak im powiesz. Jak nie chcesz zabawy, no to w sumie ja nic na tym nie tracę. Jak im powiesz, no to skończymy film wcześniej. W sumie... W chuj mnie szantażujesz tak naprawdę. No w sumie to źle mi to wyszło. 1000 zł. 800. Za moją głupotę po prostu, nie? No, chciałem cię naciągnąć. Dobrze. Dobra, Wreziarz, ja tu muszę wygrać, tak? No. Słuchaj, ty nic nie tracisz. No nie, bo nic nie włożyłem. No właśnie, dlatego ja wygrywam, bo nie mam żadnej konkurencji, tak? No. On, wiadomo, nie wygra tego, ale ty też byś nie wygrał, ale ja po prostu nie chcę, żeby ktoś mi przeszkadzał. Połowę ci oddam, jeżeli wygram, tak? No. To co, to... Okej. Okay. Ale to co, trójkącik? Ale ja zaczynam. Ty zaczynasz trójkąt, tak? A ja kończę, tak? Tak, i połowa jest twoja. Czyli od czego zaczynasz? No, coś sam porobimy. Tak? Pierwszą minutę ja chcę. Dobra. I połowa jest twoja, tak? Połowa. Ale równo. I mi nie przeszkadzasz, ja wszystko załatwię. Ty chcesz, czyli ty zaczynasz. Czyli ja się mam nie wtrącać, tak? Nie wtrącasz się, masz gwarantowane 7,5. Usiądź, ja zaraz wracam do ciebie z pieniążkami i później sobie urobisz karabinkę, ale... tak? No razem musimy no, tak, urobić. Tak. Tak jak się umawialiśmy. No tak. No to ty idziesz. No ja idę. Dobra. Karolina! O, tu jesteś, Karolinka. Co jest? No ja jestem. Odłóż. To się nie przyda. To się nie przyda. Słuchaj, musimy szybko coś zrobić. Ale co ty chcesz zrobić? No patrz, Karolina, zobacz. Ja już jestem przygotowany. Ty też zrób to samo, co ja. Nie. Zobacz, jaki ciacho ze mnie. Karolinka. No jak nie? Ja nie chcę. No co, ale jak nie chcesz? No zobacz, jaką mam klatę, jaki mięśni. No Karolinka. No dobra, jak wolisz tutaj, to nie ma problemu. Ja bym chciała, mamuś. Patrz, teraz musisz tutaj zdjąć to. No, zrób to z Markiem. Co ty taka pijana jakaś? Ja bym chciała kamerzyst. No to będziesz miała. Patrz, tutaj zdejmij spodenki, tak? Tu trzeba to zdjąć. Nie. Karolinka, weź rączki. Ładne, mam pomóc? Czy co? Mi się takie podobają. Ale po co ci ona? Ładne. Karolinka. Czarny kolor, ładny. No ale zobacz. Bardzo. Patrz, ja nie mam koszulki, ty też nie możesz mieć. A to nie jest koszulka. Karolcia, dawaj. Karolina, spójrz na jego klatę. Dobra, ale co wy robicie? Co my robimy? Nie wtrącaj się. A on ją zachęca do tego. Nie wtrącaj się, to jest nieuczciwe. Ona jest pijana. Co tak? Karolina. Karolina, to jest nieuczciwe. Ale już tak przegraliście. Nie przegrałem. Sprawdź sobie materiał, stary. Jaki materiał? Obrzydliwa jest. Jaki materiał? Przegrałeś. Ona z tobą to robiła? Co niby? No przegrałeś. Fuuu. Co niby? Nie. Przegrałeś. Nie. Przecież za późno, no ze mną. No sprawdź sobie kamerę. Nie. Udowodnij. No obejrzyj sobie. Ale tu jest Viola, a nie ty. Jak ja jestem? O czym ty mówisz? I zobacz, patrz po co jest dalej. O co chodzi? Ale czy ty mnie nagrywałeś? O co chodzi, Karolina? O co chodzi, Karolina? Ja się pytam ciebie, o co chodzi. To jest Karolina. Halo? Ty nie, mnie nie ciebie, nie chciałem ciebie nagrać. Ty mnie też nagrywałeś? Ja. Nie. O co tutaj chodzi? No co to jest wcześniej? Karolina! Co jest wcześniej? Pytam się, dlaczego to nagrywałeś? A ty? Ja nie nagrywałem cię, ja mówiłam ci, że... Co? Nawet nie ma prywatności w tym domu znowu? Ale to ja dla siebie chciałem to nagrać, a nie dla ciebie. Nie a chcia...
A to? Po co ci to w ogóle nagrywać? Bo mamy zakład o 15 jaki? Koła. Kto pierwszy przeleci Karolinę? Jaki zakład? Mieliśmy nie zakład. Nie ma żadnego zakładu. O ile? O 15 koła. Nie ma żadnego zakładu. Ty, ale to co? Ona jak ona przeleciała? Nie, nic nie zrobiła! Nic! Przeleciała nie było się. Żadnego zakładu. Sorry, że po prostu zrobiłam to lepiej. No to dawaj te 15 koła. Dlaczego ona wygrywa? No to jak ty się wysprzęgliłeś, no to dawaj. Wysprzęgliłeś. I po pierwsze, dlaczego to w ogóle było nagrywane? Ja jeszcze teraz to zakładu nie organizowałem. On powiedział, że organizuje zakłady, to niech on płaci. A 7,5 koła małe. Ja nie organizowałem żadnego zakładu. No jest nagrane. Ja 7500 swoje odczynam. A 7500 od niego. Nic nie organizowałem. Ale w ogóle, co to jest w ogóle za... Co to w ogóle jest, że nagrywacie... Były zakład. To pierwszy przeleci Karolina. Ale w ogóle jakim prawem coś takiego? Za kogo ty ją masz? Za k***a czy co? Że jest zakład, kto pierwszy ale przeleci. Ale ty właśnie z nią przestałaś. Co ty w ogóle gadasz? Ale ja się z uczucia może to zrobiłam. A ty robisz jakąś, jakąś lalkę traktujesz? Co ty mówiłeś ostatni raz? Spróbujmy sobie? Jesteś to jest uczucie? Ale nie, ale tak! A ty co się nią kurde bawisz? Co, będziesz z nią? Pytam się. No po odwrotu, że się z tą przespała, to na pewno nie. Tak to by się przyspała. Ha! Ty byś się zastanawiał, jak tyle latasz za każdą. Dobra, 7 minut. Idź lepiej o 7 minut. Przestań ją ranić! I jeszcze robisz takie zakłady, jak ty w ogóle nie możesz robić? O co tutaj chodzi w ogóle? No, Wiolka, jest... Ja ci swoje pieniądze wypłacę, no, tyle, koniec. No to lepiej. Dobrze, zaraz zrobię. Idź się uczyć swoje pieniądze. Ona będzie na pewno chłopie. Na pewno ani ty nie dostaniesz. Tylko ja się podzielę z nią. Ona ją przeleciała? No na to wygląda. A czemu ty się dziwisz? Też ją może przeleciałeś? No prawie. Ha, czyli jej nie przeleciałeś? No nie. Ha, się nie dziwię, też bym to mnie nie dała. Ty i on co? Ty też ją przeleciałeś? Ja przeleciałem, ale po tobie. Fuuu, wstydź się, a ja w ogóle jedna wielka beka. Myślałeś, że wygrasz hajs, a nic nie zdobędziesz. Jesteś na przegranej pozycji i nic nie ma z tego zakładu. Jedyne co masz z tego zakładu. Dobra, ja do niej idę, ale co ty jej zrobiłeś, to jest świństwo. Nic ci nie jesteś zostało. Świnią jedną wielką, powiem ci tak. Żeby tak się bawić, gdzieś jakby się ukochał, to myślałem takie zakłady nie zrobił. Pamiętam. A ty, że się z nią przespałaś, to niby tak. Ale ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest w ogóle nagrywane. Ale ja się z nią przespałam, bo lubię kurde z nią sypiać. A nie dać pieniędzy. A sypiałaś z nią już wcześniej? Nie interesuje się. Na pewno. A, czyli po Wiolce. Pewnie mnie zdradzała. I bez hajsu jeszcze została. Co dumny jesteś? Co dumny jestem? Nic nie wygra, nic nie wygrałem. Co dumny jestem? No to sam miałem pieniądze dostać, co ja też. I nie dostanę. Ale sam chodziłeś w zakład. Ale ona, Wiola w ogóle nic nie wiedziała. A ty jej sam powiedziałeś, że był zakład. Po co? Myśl czasem. I co? Bo jestem uczciwy w miarę? A ja nie jestem uczciwy. Ty jesteś uczciwy w ogóle, robiąc to, co robisz? Zresztą ja chciałeś to nie pominąć, jak ci miałeś coś innego nagrywany. Jesteś najmniej uczciwy. Film by zobaczyła na YouTubie, by już było 2 tygodnie po temacie. Nie, to jest w ogóle jakaś porażka. Ja nie dostanę żadnych pieniędzy. Ty to w ogóle ośmieszyłeś się całkowicie. Marek też no nic nie wygra. Ja nic nie wygram, ty nic nie wygrasz. No i co, mamy dać Wioli pieniądze? Czy co? Nie. No tak, no pierwsza przespała się z Karoliną. No to... Dacie taki 15 tysięcy złotych? 15 tysięcy złotych dla Wioli. Rozumiesz to?